Cześć. A dzisiaj szybka prezentacja kurtki, którą zamówiłem na chińskim portalu, która to kurtka jest sterowana z poziomu telefonu. W ogóle tam było w opisie, że a propos fingerprint, że tam jest, że to można odciskiem palca otwierać. Tak, i tam lakoniczny opis był trochę mylny. Chodzi o to, że można zabezpieczyć sobie dostęp do tej kurtki, jeżeli telefon ma opcję odcisku palca i tyle, no i reklama poszła. $40 wydałem na, według mnie, badziew. Będziemy to na pewno męczyć siłowo. No, fajne jest to, że nie nagrywam, znaczy zacząłem nagrywać unboxing, ale odbiłem się tego, raz się na mnie tą aplikację, później nie mogłem tej kłódki podpiąć. Generalnie jest to wszystko proste, tylko trzeba ściągnąć tą aplikację, którą tutaj podają producent tej kłódki podaje. Można też sknąć sobie kod, ale trzeba wpisać Nokelok. Jak się wpisze Nok, tam Spacjalok, to tam pierwsze te aplikacje są inne, trochę też do kłódek, ale nie do takich. Dobra, mamy kłódkę za $40, która tutaj coś nie chce mi się podłączyć. Poczekajcie, teraz do mojej aplikacji. Może ja tutaj jeszcze raz to zrobię na fingerprint. Ok, mamy tutaj taką niebieską diodę, no i fajnie. To naprawdę fajnie działa. Pstryk i otwarte. Liczyłem na to, że to będzie kłódka. No może nie doczytałem, może nie spojrzałem też na odcisk palca, ale nie jest. Natomiast zastanawia mnie to, że jak ją otworzyłem, wyjąłem z pudełka i udało mi się skonfigurować z telefonem, miała, to było jakieś 15 minut temu, 20, ona miała 93% baterii. Teraz ma 81, a ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie się je ładuje. Czy to w ogóle jest możliwe? No raczej możliwe. Ta instrukcja, która była w tym pudełeczku, to pudełko jest, no naprawdę jest puste. No tu myślałem, że tutaj może jest jakiś przewód do ładowania tajny, ale nie, to jest taka gąbeczka, po prostu taka ładna. No opakowanie ok, jest spoko. Mały, kompaktowy, trochę jak a la smartphone by przyjechał. Niestety nie jest to raczej mocna konstrukcja, w sensie to fajnie brzmi, fajnie pyk, działa, nie da się ukryć, że naprawdę jakiś tam silniczek sobie zadziałał, odciąga się szekla, pewnie go coś tam wypycha, wciskamy go, jest zabezpieczone. Ja teraz spróbuję na szybko przy was to zsimować tutaj, tą kłódkę, a następnym razem spróbujemy ją zaatakować nieco silniej. Nie sądzę, że pałąk był mocny, ale w tych kłódkach chyba nie chodzi o to, żeby to było takie super zabezpieczenie, aczkolwiek, no skoro już sprzedajemy coś za $40, trochę jednak to z Chin, to jednak powinien wymagać trochę więcej tej kłódki niż tylko, żeby ładnie wyglądała i robiła takie coś. Dobra, spróbuję zsimować, zamykam. Najbardziej mnie boli to, że ten finger, odcisk palca mi tutaj nie działa. Myślałem, że to da się ustawić. Okazało się, że da się ustawić, tylko zabezpieczyć dostęp do tej kłódki z poziomu aplikacji. A tutaj w ogóle coś mogę zrobić, jak tak przycisnę? Nic. Czyli pewnie tu muszę wejść znowu, zamknąć. I co? Dobra, rozłączyłem się z kłódką. I spróbujmy zrobić taki, po prostu zszymować ją blaszką. Zobaczymy, czy to pójdzie. Ja nie próbowałem tego robić, żeby nie było. Nie, raczej spodziewam się, że to się nie uda. No ale kto wie. Dopóki nie spróbuję, nie będę wiedział. Dobra, zobaczmy to trochę krzywo, ale. Próbuję. No, na razie trochę coś wcisnęło, ale ale nie, no raczej shimming tu się nie uda, aczkolwiek no, zobaczmy. Na czym polega? Jeżeli tam jest zatrzask, to
który da się wcisnąć, to powinniśmy móc to teraz zrobić. I go. Nie, dobra. Szymik się nie udaje, więc okej, no. Pod tym względem. Ciśniemy, zaczynamy rygać. Co to jest to? Nie mam pojęcia. Od dołu tej kłódki jest taki, taka jakby zaślepka. Może tu jest to ładowanie, poczekajcie. Czegoś podnosi, podhacza, odhacza. Miałem tego nie robić, a tu już proszę. Zaczynam psuć. Dobra, wiecie co, to jedziemy. Nie, no kurde, no nie, w tym materiale mi szkoda trochę. Chcę się bawić tą kłódką. To jest jakiś... chyba słaby punkt. Dobra. Dobra, nie psuję dalej. Korci mnie, ale zostawiam to. Teraz muszę już znikać. A boję się, że to może potrwać dłużej. Ale obiecuję wam, że my tą kłódkę potraktujemy trochę ostrzej w najbliższym czasie, bo... no niestety jest to słaba sprawa, że trzeba podejść z telefonem i nie mam pojęcia. Zobaczmy, ile ma procent baterii teraz po tych zabawach. Odbezpieczam. Super działa. 81, więc się nie zmieniło dużo. Chyba nic. No ale tak czy siak jest to wyczerpane. Baterie to jest skończony zasób energii. Dobra. Na razie, cześć.